I poszłam właśnie na ten after zupełnie sama. Moje koleżanki nie chciały pójść ze mną, to znaczy wszystkie się powykręcały. Nie migałam od 2 miesięcy. Wolałabym nie iść do pokoju, gdzie są sami głusi, migający biegle. W skrócie, nie nauczycie się polskiego języka migowego na dobrym poziomie z internetu, ale jeżeli chcecie w ogóle zacząć się go uczyć, to już dzisiaj kliknijcie na Instagram Iwony Cichosz i pobierzcie sobie aplikację Migaj z nami Pejotem, a potem zapiszcie się na kurs. Ja na moim Instagramie, Billy Deska Sparrow, prowadzę taką akcję, która nazywa się #Pejotem Challenge i polega to na tym, że w 2020 roku podejmujemy w ogóle podstawy jakiejkolwiek polskiego języka migowego, publikujemy te rzeczy i właśnie oznaczamy je takim hashtagiem, żeby wzajemnie się mobilizować. A teraz więcej szczegółów. Ustalmy sobie to raz na zawsze, żeby potem już nie musieć kotłować się dziwnie w tym filmiku. Chodzi o polski język migowy, PJM. Są na świecie różne języki migowe. Ja potrafię migać w polskim języku migowym. Znam też podstawy amerykańskiego języka migowego ASL, ale wszystko, co będę dzisiaj mówić, odnosi się do nauki PJM-u. I dalej będę używać tego skrótu właśnie. PJM, polski język migowy. O, witam Was bardzo serdecznie. Co ta kwarantanna ze mną robi? Po prostu nie wystroiłam się tak od jakichś 2 lat w swoim życiu, ale po prostu siedzę tutaj i z nudy już zaczynam robić takie rzeczy. Zacznę od tego, jak przebiegała moja nauka polskiego języka migowego. Zaznaczę te rzeczy, które moim zdaniem były super. Też właśnie je polecam, żebyście z nich skorzystali, jak będziecie sami się uczyć. A potem przejdziemy do takich kruczków, do różnych dezinformacji, które mogą Wam utrudnić nauczenie się polskiego języka migowego na dobrym poziomie. Takie rzeczy, które po prostu na Was czyhają. Pomyślałam też, że może warto by było, żebyście zobaczyli, na jakim ja jestem poziomie. Teoretycznie, formalnie jestem teraz na lektoracie B1, ale że polski język migowy jest młody i dyskryminowany, więc nie ma takich bardzo jasnych wytycznych, co jest na jakim poziomie, i powiedzenie samego poziomu naprawdę mało daje. Dlatego pomyślałam, że nagram taką swoją wypowiedź w PJM-ie i umieszczam taki tajny link do tej wypowiedzi w opisie filmu. Kto potrafi migać, kto zna PJM, ten sobie oceni, a kto nie zna, to sobie popatrzy. I może się zainspiruje, że też się nauczy migać. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, skąd w ogóle u mnie się pojawił ten pomysł, żeby nauczyć się polskiego języka migowego, to załączam wszystkie filmy, które do tej pory nagrałam w tej tematyce, też do opisu, bo po prostu ten vlog i tak będzie obszerny, a ma się skupić na tym, jak, gdzie, skąd zdobyć wiedzę, a nie jakby skąd się wziął ten pomysł. Ale ja już wszystko to powiedziałam w innych vlogach, także zapraszam do opisu. Ahoj, przygodo, lecimy z tym. Zaczęło się od tego, że zapisałam się na kurs PJM na poziomie oczywiście A1. Nie miałam wtedy żadnej znajomości PJM-u, nawet alfabetu nie znałam, nic, zupełnie nic. Zapisałam się na lektorat na Uniwersytecie Warszawskim. Ja tam studiuję i tam po prostu jest taka możliwość, że obojętnie na jakim kierunku studiujecie, możecie jako po prostu język obcy wziąć PJM. No i to była decyzja, która absolutnie zmieniła moje życie na lepsze. Miałam takie szczęście, że od razu, zupełnie przez przypadek tak naprawdę, trafiłam do bardzo wykwalifikowanego, głuchego lektora. Wykwalifikowany, głuchy lektor to połączenie 2 absolutnie najlepszych rzeczy, jakie mogą Wam się przytrafić w nauce PJM-u. Tamten kurs to było aż 120 godzin na poziomie A1, 2 semestry. Nie używaliśmy tam w ogóle języka polskiego. Całe zajęcia od samego początku były wyłącznie w języku migowym. Na samym początku po prostu nasz prowadzący posiłkował się prezentacją, obrazkami i też gestami, po prostu gestami. Tutaj jest właśnie, położył się za mną mój asystent. On też uczy się migać, ma taki problem, że nie ma przeciwstawnych kciuków, ale ma bardzo bogatą mimikę, także uda mu się. Mój kot zawsze wygląda tak. Po raz pierwszy poza zajęciami rozmawiałam z głuchą znajomą po 6 miesiącach.
Oczywiście za pierwszym razem na żywo ona zaczęła do mnie mówić fonicznie, żeby się do mnie dostosować, tak jak dostosowuje się przez całe życie do innych, ale ja twardo odpowiedziałam miganiem, że ja chcę się uczyć. I od tej pory już zawsze tylko migałyśmy. Potem w tym drugim semestrze już zaczęłam starać się tak naprawdę, żeby właśnie tutaj wymienić jakieś wiadomości z moją głuchą koleżanką, coś, starać się, żeby tego coraz było więcej, ale przede wszystkim ja jak maniaczka. Od samego początku tego kursu oglądałam wszystkie możliwe napotkane vlogi w polskim języku migowym, jakie w ogóle były w internecie. I na samym początku nie rozumiałam nic. Nic. Przez nic rozumiem nic. Oglądałam coś, mimo tego, że nic nie rozumiałam i po prostu starałam się wyłowić jakiekolwiek pojedyncze znaki. Najbardziej to się cieszyłam, jak znalazłam takie vlogi, które też miały napisy po polsku, bo wtedy mogłam sobie jakby dopasować kontekst tego migania plus tamte napisy, co to mógłby być za znak. Plus mouthing. Mouthing to są ruchy ustami, które wykonuje się podczas migania i to jest na przykład pierwsza sylaba odpowiednika danego słowa w języku polskim. To nie jest obligatoryjne, ale jeżeli jakiś głuchy dobrze włada językiem polskim, to często z tego korzysta. Ja też podczas migania dużo tego robię. Po roku nauki pojechałam na tydzień na obóz językowy PJM-u z firmą Migam PJM-em, którą prowadzi Kasia Szymura. Ona stacjonuje w Katowicach, więc jeżeli ktoś jest właśnie z tamtych rejonów, to mogę zaproponować polecić tamto miejsce do nauki PJM-u. Tutaj trochę taki problemik się pojawił, mimo tego, że było fajnie ogólnie, że mój kurs A1 miał 120 godzin, u Kasi kursy jest A1 60 godzin, A2 60 godzin, jak w większości miejsc. No więc ja, jak taka owieczka, jakby miałam przekonanie, że no skończyłam A1, no to teraz zapiszę się na obóz A2. I jeszcze myślałam, ohoho, będzie pewnie trudno. A tu się okazało, że oni na A2 przerabiali to, co ja przerabiałam w drugim semestrze A1, więc miałam taką powtórkę. No nie szkodzi. Nie było tak, że na maksa mnie to rozwinęło przez to językowo, ale poznałam nowe osoby migające, znowu poznałam inną lektorkę, która jest z innego regionu, więc też jakieś regionalizmy przy okazji wpadły. Zmiana nauczyciela też tutaj na pewno procentuje. Też w te wakacje miałam swoją pierwszą imprezę dla głuchych. Była taka konferencja, po tej konferencji był after. I poszłam właśnie na ten after zupełnie sama. Moje koleżanki nie chciały pójść ze mną, to znaczy wszystkie się powykręcały, a tutaj nie mam czasu, a tu coś. Wydaje mi się, że częściowo prawda, a częściowo nie migałam od 2 miesięcy. Wolałabym nie iść do pokoju, gdzie są sami głusi migający biegle. I nie dziwię się, bo to wywołuje lęk i strach, to prawda. We mnie też wywoływało, jak szłam na tę imprezę, to po prostu wszystko mi tutaj podchodziło i było mi niedobrze, ale poszłam. Bo po prostu mam takie nastawienie, że jeżeli chcę coś osiągnąć, a tutaj jakby rozwijanie języka, żeby chociaż być przynajmniej takim komunikatywnym w tamtym momencie, było dla mnie ważne, było moim celem, chciałam tego, podobało mi się to, nie pozwolę na to, żeby lęk mi w tym przeszkodził. No i poszłam na tę imprezę. Oczywiście przez znaczną większość czasu na tej imprezie to tylko mówiłam: nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, możesz powtórzyć, nie rozumiem. Ale też tak naprawdę trochę sobie pogadanek ucięłam, nie było tak, że byłam owieczką. Tak naprawdę też znalezienie się w takiej sytuacji to jest też dla osoby słyszącej szok kulturowy. Jesteś w swoim państwie, a wszyscy na tej imprezie rozmawiają w języku, którego ty nie rozumiesz. Trochę tak wygląda ich życie, nie? Że to cały czas słyszący muszą do nich coś powtarzać, bo oni nie słyszą. Co jeszcze w tamtym okresie robiłam? Zaczęłam chodzić, byłam ogólnie chyba ze 3 razy przez cały czas na takich warsztatach, które prowadzi Daniel Kotowski w Warszawie, w Muzeum nad Wisłą. On pracuje też w Zachęcie. To jest głuchy artysta. Bardzo polecam obserwować go, obserwować profile tamtych miejsc, gdzie on pracuje, bo
On organizuje naprawdę wspaniałe rzeczy. Warsztaty w Muzeum nad Wisłą to zawsze była dla mnie okazja też, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, ale jednak to jest takie bezpieczne miejsce, dlatego że on głuchy to prowadzi. Jest tłumaczka, która tłumaczy w obie strony pomiędzy grupą a nim i często przychodzi część głuchych, część słyszących, więc polecam właśnie eventy tego typu. No i potem zaczęłam też w międzyczasie poziom A2 na UW. Kolejne 120 godzin, dwa semestry poziom A2. Też tam zaczęłam już powoli snuć takie swoje plany związane z tym, że chciałabym kiedyś zostać tłumaczką polskiego języka migowego, dlatego że uświadomiłam sobie, że ja po prostu muszę pracować z tym językiem, dlatego że ja nie chcę, żeby on kiedykolwiek zniknął z mojego życia. Zaczęłam bardzo odważnie wtedy gdzieś uderzać do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, STPJM. To też jakby ważna instytucja, którą warto obserwować, jeżeli macie plany jakieś tłumaczenia w przyszłości i jeżeli będziecie potrzebować, żeby zatrudnić jakiegoś tłumacza kiedyś. I poszłam za pierwszym razem do nich na szkolenie z etyki, razem z moimi koleżankami z grupy, poszłyśmy w trójkę. No i to naprawdę też wymagało wyjścia ze strefy komfortu po raz kolejny, dlatego że tam no, były osoby, które naprawdę wykonują ten zawód, tak? Nie było jakoś bardzo dużo uczestników, ale jednak. I tam po raz pierwszy w życiu tłumaczyłam w ogóle przy innych ludziach. I pomyślałam sobie wtedy, że no kurczę, nawet nie jest tak źle. A nie miałam jakby czasu, żeby się zestresować, bo to się zadziało tak szybko i z zaskoczenia. Potem pojechałam na kolejny obóz i tutaj Wam też polecam. Proszę sobie notować te wszystkie miejsca sprawdzone, rzetelne, które Wam polecam do nauki polskiego języka migowego. No prawda, że większość rzeczy dzieje się w Warszawie, ale to nie jest moja wina. No tak jest po prostu, takie żyćko. Pojechałam na obóz językowy do Centrum PJM. Trwał też tydzień. I to był ogólnie poziom B i tam na miejscu zostaliśmy podzieleni na grupy na podstawie rozmowy. Trafiłam do tej najwyższej grupy i naprawdę to było takie ciśnięcie migania od rana do wieczora, od rana do wieczora. Naprawdę ostro, było ostro. Nie było odpoczywania, ale no prawda jest taka, że ten obóz, ten tydzień, ten bootcamp po prostu dał mi tyle, że ja do dzisiaj w różnych sytuacjach gdzieś tam odnajduję owoce tego, co zakwitło we mnie na tym obozie. Naprawdę można spokojnie tam inwestować swoje pieniądze i to będzie rzetelne. Tam są lektorzy sami głusi. Na tym obozie była trójka i oni się cały czas zmieniali. Każdy ma trochę inny styl migania. Do rozwoju języka migowego idealne, 100%. Po tym obozie od razu rozpoczęłam studia magisterskie filologia polskiego języka migowego też na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszy raz się one otworzyły, kiedy ja się obroniłam, także wszystko idealnie. I tam jestem teraz po pierwszym semestrze, jestem w trakcie drugiego semestru. W pierwszym semestrze mieliśmy 240 godzin lektoratu, co ja miałam wcześniej na A1 i na A2 przez 2 lata. W międzyczasie w ogóle też jeszcze wcześniej otworzyliśmy koło języka migowego, które wskrzesiliśmy w zeszłym semestrze, więc też linkuję i zapraszam Was, bo nasze koło organizuje też fajne rzeczy. No mam nadzieję, że jak skończy się ta kwarantanna, to powrócimy do tego w pełni. Jeżeli chcecie się nauczyć dobrze migać, to tak naprawdę możecie pójść na studia magisterskie filologia polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim i macie to. Jak w banku. Po prostu. To jest też taka droga, którą można wybrać. Bo tam może być nauka od zera, a może być też taka nauka, tak jak ja przyszłam z moim przygotowaniem, bo jesteśmy podzieleni na grupy pod względem poziomu. Uczę się migać dokładnie 2,5 roku i wiem, że naprawdę udało mi się osiągnąć świetne efekty w tak krótkim czasie. Wiem to. Ale to jest przede wszystkim dlatego, że zakochałam się w tym języku od razu. Poświęciłam naprawdę wiele, wiele godzin na rozwój w tym kierunku z czystej pasji. I wiele razy wychodziłam ze swojej strefy komfortu. Jak słyszeliście, w mojej historii nie było takiego czegoś, że zaczęłam od nauki z internetu. A to jest ciągłe, powracające pytanie, czy można nauczyć się polskiego języka migowego z internetu. Na dobrym poziomie naprawdę nie. Dlatego, że to jest bardzo młody język.
dyskryminowany język. Nie ma odpowiednich materiałów dydaktycznych za darmo, tako po prostu w internecie. Uwierzcie mi, że ja widziałam każdego słyszącego, który pokazuje pojedyncze znaki z POD-emu na YouTubie i na Instagramie. Nie chcę ich oceniać jakkolwiek personalnie, ale prawda jest taka, że część znaków pokazują ok, część znaków pokazują nie ok. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz i akurat kto co pokazuje, a bez znajomości POD-emu po prostu tego się nie zweryfikuje. Dlatego ja z czystym sumieniem nie mogę polecić nauki właśnie od słyszących, którzy pokazują pojedyncze znaki w internecie. Sorka. Czasami jak zaczynają migać zdanie, to jest katastrofa. Prezentuję Wam 5 zasad, które pomogą Wam poruszać się w tym nieznanym świecie dydaktyki POD-em i pozwolą Wam na to, żeby nauczyć się migać na dobrym poziomie. Też byłam jakby od zera, powiem Wam teraz. Po pierwsze, zapisz się na kurs z głuchym lektorem. Jakikolwiek kurs jest lepszy niż cokolwiek samemu w internecie. Idealny kurs jest z wykwalifikowanym głuchym, dlatego że on jest natywnym użytkownikiem POD-em, a POD-em jest młodym językiem. Nie ma jeszcze takich sztywnych, ustalonych zasad, jak na przykład język polski, nie można tego porównać. Też nie jest skodyfikowany, bo przez lata był spychany, dyskryminowany. Więc głuchy, natywny użytkownik, kiedy uczy Was migać, on przede wszystkim korzysta też ze swojej własnej intuicji i z kontaktów z innymi doświadczonymi lektorami. To jest jakby idealna sytuacja. I on Was wtedy po prostu nauczy migać tak, jak powinno się migać dobrze wśród głuchych, a przecież uczymy się migać po to, żeby rozmawiać z głuchymi, prawda? Pamiętaj, że POD-em ma swoją odrębną gramatykę. Nie wystarczy, że nauczysz się pojedynczych słów w internecie i podstawisz je pod zdania języka polskiego. Ani trochę. Ani w ogóle. W POD-emie są takie rzeczy jak na przykład liczebniki inkorporowane. Spójrzcie na to, weźmy sobie 2. I jest. 2 lata, za 2 lata, 2 lata temu, 2 tygodnie, za 2 tygodnie, 2 tygodnie temu, 2 złote, 2 miejsce, 2 piętro, 2 godziny, za 2 godziny. Nikt Wam tego nie wytłumaczy w internecie. Właśnie dlatego ja nie będę uczyła Was w internecie migać, bardzo dużo osób o to pyta, bo ja nie potrafię tłumaczyć tego i też sama dopiero się uczę, więc proszę przestać mnie o to prosić i pytać. Gramatyka jest wizualno-przestrzenna, to nie jest język polski. Słówka? Sprawdzaj. W słowniku, bo istnieje korpusowy słownik polskiego języka migowego, który właśnie powstał na podstawie solidnych badań, linkuję go, i konsultuj je ze swoim doświadczonym, biegłym lektorem. Nie daj się nabrać na SJM, czyli system językowo-migowy. System językowo-migowy jest takim tworem, który jest zapisem migowym języka polskiego. Najprościej, jakbyście chcieli go poznać, w sensie, że się zorientujecie, że to jest system, to jeżeli ktoś będzie Wam idealnie słowo pod słowo chciał podkładać właśnie słowa migowe do gramatyki języka polskiego. I jeżeli zobaczycie takie wielkie stężenie migania wy, na, wy, na, to wtedy będziecie wiedzieć, że to jest właśnie system. Naturalnie głusi się nim nie porozumiewają. Jeżeli ktoś ma marzenie nauczyć się systemu, to ja nie stoję na drodze, ale rozumiem, że nie ma ta osoba też wtedy jakby celu, żeby nauczyć się migać z głuchymi po prostu i rozumieć ich. 5. Ostatnie, ale chyba najważniejsze. Pamiętaj, że uczysz się języka dyskryminowanej mniejszości. To nie jest taka prosta sprawa. Tak jak z wieloma językami obcymi, którymi mogliście się uczyć w swoim życiu, na przykład jak język angielski. Język angielski jest powszechny, używany na całym świecie. POD-em ma taką swoją historię i głusi mają taką swoją historię, że to słyszący właśnie zabraniali im migać, że to nauczyciele słyszący przegłosowali na konferencji w Mediolanie w XIX wieku, żeby usunąć języki migowe ze szkół, wprowadzić metodę oralną i do dzisiaj są skutki tego. Dyskryminowana mniejszość podchodzi do swojego języka inaczej, takie o po prostu większości jak słyszący Polacy, dlatego że oni odbierają to bardzo personalnie.
i nie dziwię się. Więc po prostu zawsze pamiętajcie, żeby oddać im to miejsce. To jest ich kultura, ich język, ich dziedzictwo. Oni wiedzą najlepiej, jak się komunikować w tym języku. Jak ktoś zadzwoni i zapyta i poprosi cię, żebyś wypowiedział się o pejotemie, to powiedz, że znam takiego głuchego, który wypowie się lepiej. To jest bardzo ważne i na pewno znacznie ułatwi wam poznawanie głuchych. My jesteśmy osobami, które wchodzą z zewnątrz do tego środowiska i musimy tę kulturę i ten język uszanować. Nie jest nasz. W opisie wszystkie sprawdzone źródła, tam jeszcze podopisuję jakieś informacje. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa!